Dzisiaj jesteśmy na planie Twojego teledysku. Gdybyś mogła nam powiedzieć, co to za teledysk, jak się nazywa i tak naprawdę skąd pomysł na taki utwór? No to tak, to jest mój pierwszy klip, pierwszy singiel, nazywa się Enigma. To nie będzie typowe wideo, tylko będzie to klip złożony z ogromu zdjęć, które będą animowane. Każda sekwencja zdjęć ma swoją historię, ma swoją fabułę i dąży właściwie do przemijania, do śmierci, do nieszczęścia, czyli do ogólnego mroku, czyli coś, co mi towarzyszy, jak tworzę. Bo cała ta moja płyta, a płyta ma tytuł Brak, właśnie jest o szukaniu tego, co się znajduje gdzieś we mnie w środku, czy to coś w ogóle jest, czy tam tego czegoś nie ma, jest bardzo ciemne. Jest bardzo ciemne. Czy na co dzień jesteś też taką ciemną osobą, taką mroczną? Staram się nie być. Staram się uśmiechać i być wesołym człowiekiem, radosnym, ale pewnie. Nie boję się być smutna i nie boję się uronić łzę. W takim razie, jakie jest to życie mroczne, twoim zdaniem? Takie codzienne, mroczne? No, to jest przede wszystkim zmaganie się ze swoimi słabościami, z przebitkami w głowie wydarzeń, które miały miejsce, pewnych wizualizacji, które może się zdarzą, może się nigdy nie zdarzą, jakieś dążenie do szczęścia w tym nieszczęściu, jak to się mówi przysłowiowo. I po prostu takie zderzenie i weryfikacja samej siebie z moją codziennością. I też takie pytanie, czy ta rzeczywistość taka powinna być, iść jakby za tym i iść z prądem, jak ja mówię, czy może wychodzić naprzeciw, ale czemuś innemu, lub się cofnąć. W takim razie, co chciałabyś, żeby twoi fani wyciągnęli na bazie twojej muzyki i tego nowego teledysku? Ja przede wszystkim, byłoby mi szalenie miło, gdyby każdy ze słuchaczy jakąś cząstkę siebie w tym znalazł. Że na tyle ten materiał, mam wrażenie, jest eklektyczny i obszerny w różnych rejonach mroku i nie tylko mroku i też emocji, że każdy gdzieś swoją historię może gdzieś sobie właśnie uczknąć. Tak jak ja to robię, staram się przynajmniej, i żeby byli otwarci na to, co tam się dzieje, bo dzieje się więcej niż dużo. Słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!